Siemanko, pokażę teraz sposób, jak można samemu solo zapisać te modowane pojazdy bez potrzeby robienia kopiowania od znajomych. No fajnie, początek jest ten sam, znajomy robi tego off-radar, a nam to pomaga do tego momentu, że my tu wzywamy tam ten pojazd, który chcemy zmodować. Tu psiarnia, te kroki na początku są te same, bez zmian. Znajomy, off-radar, zostawiamy mu auto, my tam do areny, żeby był ten teleport. Y i A, to obejrzycie sobie w poprzednim odcinku. Ale tu jest na pewno to o tyle lepsze, że nie trzeba tam znajomego odgliczowywać z off-radara, nie musi się gliczować do kopiowania od znajomych, kopiować, dać auto jemu, potem on nam. Że tu metoda jest, tego S-Sideboya trzeba za to pochwalić, bo naprawdę nie dość, że jest bardzo łatwa, to no już nie potrzeba tyle roboty, no bo tu znajomy musi się odgliczować z off-radara, zgliczować się do kopiowania od znajomych, potem skopiować, my musimy dać auto jemu, on nam, on musi się odgliczować od kopiowania od znajomych, żeby zrobić znowu off-radara. Sranie w banie, ja to robiłem wczoraj chwilę przez dwie konsole, mówię, ja pierniczę, trochę to trwa, a tak tutaj sami sobie zapisujemy auto solo, znajomy zostaje nam cały czas na off-radarze. No i teraz tutaj tak, kroki są te same, duże pojazdy, wzywamy tą kosatkę, tak jak było, szybko dzwonimy do asystenta czy asystentki, żeby nam sprowadziła ten nasz odholowany pojazd, ten pojazd specjalny. Dlatego tam uciąłem to, jak ten znajomy robi off-radara, co ja robię w tej arenie. Mój pojazd specjalny jest w miejscu kosatki i teraz teleportujemy się gdzieś koło mechanika. Tu najlepiej zrobić to poprzez wyłączenie pada. Niepotrzebny tryb celowania, po prostu odpalamy misję z mapy, wyłączamy pada, wtedy to auto idzie za nami. Czekamy te 40 sekund. Włączamy tego pana. Jeżeli byśmy się teleportowali przez inny tryb celowania, to i tak by trzeba było wejść w kółko mapy, kurwa, i tak by mógł rozpocząć i tak, żeby auto sprowadzić z powrotem. Także lepiej przez wyłączenie kontrolera, auto idzie za nami. Po 40 sekundach włączamy zwyczajnie pana, auto jest z nami. Tutaj będziemy już zapisywali u mechanika właśnie sobie ten pojazd. Tu jest mój, ten wzywany, który psiarnia mi odholowała, którego sprowadziła mi asystentka. Zielony jeszcze goblinowy Ozzy. I tutaj sprawa prosta. Wjeżdżamy do mechanika, tylko wjeżdżając do mechanika klikamy guzik pauzy, żeby nas nie wczytało do niego. Znaczy do warsztatu, czyli pauza, wyłączamy. I tu krok jest taki. Otwieramy menu interakcji. Wybieramy Terrorbyte'a, klikamy wezwij Terrorbyte'a. Jak klikniemy wezwij Terrorbyte'a, klikamy strzałkę w prawo, wchodzimy tam w pancerz czy hamulce, nie wiem co jest pierwsze, wybieramy pierwszą opcję, którą chcemy kupić. Jak z chwilą, gdy zobaczymy siebie na zewnątrz, kupujemy. Nie we warsztacie, tylko na zewnątrz, czyli tak, wzywam Terrorbyte'a, strzałka w prawo, hamulce fabryczne. Jak siebie zobaczę teraz w zmodowanym pojeździe na zewnątrz, od razu kupuję te hamulce. Bang. Auto mam nowe, zmodowane. Teraz wystarczy wysiąść z pojazdu, kliknąć interakcja, duże pojazdy, Terrorbyte, odeślij do przechowalni czy tam do garażu i wzywam sobie z powrotem tego Buddy Rampa i on mi już przychodzi, ten zmodowany. Że sprawa no jest bardzo prosta, wiele szybciej się to zapisuje, jak przez te podwójne, że tak powiem, kopiowanie od znajomych. No i teraz, bo tam czasami ta asystentka nie chce odebrać, albo się coś pieprzy, jak się chce robić na tej samej sesji drugie auto, tak samo jest w przypadku tego kopiowania solo. Najlepiej iść na kreatora i wrócić na tą samą sesję do znajomego i robimy kolejne auto. Tak samo mówię, solo kopiowanie, to jest skopiujesz jedno auto i na kreator wróć, skopiuj sobie drugie auto. Działa to najlepiej. Metoda spoko. Pozdrawiam. Elo.